Cześć, z tej strony Radosław Sanak z bloga moneygrabbing.co.uk i dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć kolejną ciekawą rzecz odnośnie serii Świadomy Inwestor. Tym razem opowiem Ci o streetcheck.co.uk. Jest to kolejny serwis, dzięki któremu można bardzo fajnie badać nieruchomości. Ale wróćmy do meritum. Jeżeli szukasz jakiejś nieruchomości na Rightmove, no to masz tylko podstawowe informacje o nieruchomości. Tak jak wcześniej opowiadałem na innych nagraniach z tej serii o tak zwanych narzędziach dla landlorda Wielkiej Brytanii. Street Check możesz naprawdę dużo sprawdzić. Do tego masz do wyboru kilka ciekawych informacji. Jest blog, więc możesz sobie co nieco poczytać. Ale najbardziej to, co nas interesuje, to wpisujemy nasz postcode DN25EH, ten co zawsze, i przeszukujemy sobie nieruchomość. I tutaj mamy wyszczególnione wszystkie informacje odnośnie tej nieruchomości, co jest właśnie tutaj na sprzedaż. Bo tak jak widzisz, tutaj mamy tylko te podstawowe informacje, opis dostarczony przez agencję, historia sprzedaży, ale nawet nie ma podane, jaki to jest numer domu. Znaczy, jak się wgłębisz, to znajdziesz, ale nie jest to w widocznym miejscu. Tutaj mamy właśnie wszystkie potrzebne informacje na temat domu na tej ulicy. Informacje zamieszczone tutaj dotyczą konkretnej ulicy. I tu jest bardzo fajne, ponieważ można sobie sprawdzić, jakiego rodzaju nieruchomości tutaj mamy, kto mieszka, czy emeryci, czy młodzi ludzie. Warto wiedzieć. Ten serwis jest bardzo dobry, jakbyś na przykład szukał nieruchomości dla siebie, bo wiadomo, że każdy ma inne preferencje. House price tutaj mamy historycznie dla tej konkretnej nieruchomości. Widać, jak tutaj podskoczyło w roku 2006 i w miarę się utrzymuje na podobnym poziomie. Łącznie od 1995 mamy tutaj 37 sprzedaży, więc jakoś masakrycznie te ceny nie galopują do góry. Tutaj widzimy, że było od roku 2002 do tego kryzysu ostatniego, czyli przedostatniego już to jest, mamy spory wzrost i tutaj mamy wszystkie nieruchomości wyszczególnione historycznie, więc też jest fajnie. To, co mi się podoba tutaj, że po prostu na ten konkretny postcode masz tutaj cały wykres, to jest dobra rzecz. No i to, co wcześniej mówiłem, że możesz po prostu sobie sprawdzić dokładnie, z kim będziesz mieszkać, czy ewentualnie jak jest to pod wynajem, żebyś po prostu wiedział, czy warto w ogóle tam kupować. To, co niektórych może to bardzo interesować, tak zwane, tutaj mamy social grade, czyli kto tam będzie mieszkać, czy ludzie pracujący, czy ludzie niepracujący, czy mający jakiekolwiek umiejętności z wyższym wykształceniem, czy bez wykształcenia, czy tak zwana złota młodzież angielska. Warto to wiedzieć, w jakim przedziale tam ludzie mieszkają, bo to już to dużo da informacji. To, co jest bardzo istotne, to musisz przede wszystkim wiedzieć employment, to jest tutaj, czy na tej ulicy ludzie mieszkają, którzy tam pracują, czy jednak to jest tak zwany socjal. To jest dosyć istotne. Tu mamy na przykład bezrobotnych, samozatrudnionych, part-time, na emeryturze, masz to wszystko wyszczególnione, więc to jest dosyć dobre. Fajnie też wiedzieć, jakie mniejszości narodowe ludzie tam mieszkają, to dla niektórych może to mieć znaczenie, dla niektórych nie musi, ale no, takie warto rzeczy wiedzieć. Chodzi o to, że ktoś cię nie budził i na przykład z rana i cię nie woła na modły, nie? Bo okaże się, że cała ulica to tam ludzie z Pakistanu mieszkają na przykład. Więc można się wszystkiego spodziewać. Ilość tutaj mamy przestępstw, to jest tylko link do... Jest nawet na mapce zaznaczone, na jakich konkretnych miejscach, więc już wcześniej mówiłem, że to można zaciągać ze strony oficjalnej strony policji, tak tutaj jest. Ok, co tu jeszcze mamy? No i to, co jest w pobliżu, jakieś przychodnie, sklepy, apteki i czy przypadkiem, jak tam jest maksymalna prędkość średnia, maksymalna 350 megabitów na sekundę, więc
Więc fajne rzeczy tutaj są, można sobie to porównywać. Ja lubię ten serwis do sprawdzania przede wszystkim, czy na danej ulicy mieszkają na przykład emeryci, czy ludzie młodzi, czy ludzie pracujący, czy niepracujący, czy jest tam tak przykład socjal. Bardzo często widzę takie, że jest to na przykład położone na pół, gdzieś to jest w housing, tak? I to jest tutaj, o tym właśnie mówię. To jest dosyć istotne. Czyli tutaj mamy ludzi, którzy już wykupili hipoteki, tutaj ludzie są z hipoteką. Private rent to jest ten zielony, czyli dosyć sporo ludzi jest, 22 osoby. No i social też warto patrzeć. Widzimy, że na tej ulicy nie ma jakiegoś dużego socjalu. Rent free, no też ciekawe, nie? 3 osoby. I oczywiście to dane są ze spisu statystycznego, który był robiony pewnie kilka lat temu, dokładnie nie wiem, trzeba by się wgłębić. No ale niech nawet one będą, nie wiem, 15 czy 20% w błędzie, czy 10%. To i tak jest dosyć sporo informacji odnośnie tego wszystkiego. Więc fajny serwis, tutaj można jeszcze podpatrzeć całą Wielką Brytanię, jak to wygląda, jak się przekłada tu proporcja ludności, w jakim wieku, w jakim przedziale wiekowym jest ich najwięcej. Single, married, discover, o, rozwiedzonych, zielonych trochę jest. Więc fajnych, skąd pochodzą. Tu jakieś mamy z Indii, mixed, etino, jest. Różne tutaj, gdzieś tutaj można by znaleźć może i Polaków. Więc polecam tobie ten serwis, jest naprawdę super. Ja z niego korzystam, to jest mój ulubiony, ale nie pod względem sprawdzania historycznych cen nieruchomości, ale pod względem tego, co dokładnie się znajduje na danej ulicy, nie? Po prostu pod tym względem to lubię sprawdzać i polecam to każdemu, żeby móc porównywać ilość domów spłaconych, czy tam mieszkają emeryci, czy jest tam jakiś jeden wielki socjal, przestępczość i ludzie, nie? Czy tam pracujący, czy niepracujący. Więc polecam Ci, bardzo fajne, jeżeli się podobają Tobie te filmiki, żebym Ci przedstawiał kolejne ciekawe narzędzia wspomagające pracę inwestora. Daj łapkę do góry, napisz komentarz dla zasięgów. I zapraszam Cię na blog moneygrabbing.co.uk i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia!